Dzień dobry, nazywam się Zbigniew Maj. Kalisz nie należy do najczystszych miast. W wielu miejscach potykamy się o śmieci. Za porządek odpowiedzialne są podmioty zewnętrzne, gdyż poprzednie władze doprowadziły do sprzedaży naszej spółki odpowiedzialnej za zbiórkę odpadów. Kalisz każdego roku traci ogromne pieniądze, a samorząd sięga do kieszeni mieszkańców, aby opłacić drogie usługi. Statystycznie czteroosobowa rodzina wyrzuca 3000 plastikowych butelek rocznie. To jest ponad 100 kg. Cena za kilogram butelek PET to 2,50. My wszyscy prywatnym firmom płacimy około 2,70 za odbiór odpadów. Nie chcę im za to płacić. Chcę płacić za to naszym mieszkańcom. Chcę spółki miejskiej odpowiedzialnej za czystość w naszym mieście. Prywatne firmy zarabiają krocie. Na sortowaniu i sprzedaży do recyklingu odpadów. Zmieńmy to. Wprowadźmy pilotażowy program w skali kraju. Program płacenia naszym mieszkańcom za butelki szklane i plastikowe. Sprawdza się to już w Skandynawii. Utwórzmy punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do którego każdy mieszkaniec dobrowolnie dostarczy wyselekcjonowane butelki i będzie miał zapłacone 2,50 za każdy kilogram. Miasto je sprzeda firmom recyklingowym i będzie miało zwrot kosztów i dodatkowo jeszcze zarobi. Takie działania poprawią znacząco porządek w mieście. Będą miały wpływ na ekologię, zwiększą poziom odzysku surowców. Chętnym Kaliszanom zapewnią dodatkowy dochód. Zaufaj mi i sprawdź mnie za 5 lat. Zbigniew Maj, tu i teraz.